Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Marcin Zasada, witam Państwa. Naszym gościem jest Wojciech Saługa, poseł Koalicji Obywatelskiej, szef Platformy Obywatelskiej w województwie śląskim. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Podobno Platforma też pozazdrościła PiS i też coś postanowiła zamknąć w Rudzie Śląskiej. Tak się dzieje w życiu partii, że jak pewne wartości nie są przestrzegane, jak pewne interesy nie są realizowane, jeżeli jakaś część społeczeństwa nie akceptuje polityki, którą prowadzi partia, a znaczna część członków nie rozumie tej polityki, no to nadchodzą w życiu partii takie rzeczy, że trzeba robić tak zwany porządek i zacząć wszystko od nowa. I tak, taka sytuacja wystąpiła w Rudzie Śląskiej. Jakby Platforma nie umiała znaleźć sposobu na siebie po ostatnich wyborach samorządowych. Sytuacja trwała no ponad 2 lata, bo to już tyle mija. Panie przewodniczący, to powody są takie, powody rozwiązania struktur Platformy w Rudzie Śląskiej, o to chodzi, są takie, że to jest koalicja, to była koalicja z PiS, jakaś taka nieformalna koalicja z PiS oraz konflikt z prezydent Grażyną Dziedzic, tak? Ja bym powiedział tak, zły wizerunek partii w tym mieście i to jest... To skutek to, to jest skutek, tak? No i od tego trzeba wyjść. Niezrozumienie tej polityki wśród znacznej części członków, odchodzenie radnych z klubu koalicyjnego, jakby taki opór wewnętrzny, niegodzenie się na tą politykę. No ale tak, na koniec to jest... takie pierwotne przyczyny to dogadanie się z Prawem i Sprawiedliwością co do rozdziału i polityki, rozdziału stanowisk i polityki w Radzie Miasta. No i złe te relacje, które były realizowane z panią prezydent i przez Rafała Trzaskowskiego w kampanii wyborczej samorządowej i w kampanii wyborczej prezydenckiej. No, próbujemy rozszerzać środowiska, ale... wpływy i takim środowiskiem jest środowisko samorządowe. Rozumiem, i... ale Platforma to jest obywatelska partia. Obywatelska też. Obywatelska, demokratyczna tak, również tak, partia, tak. Prawda? Tak. Tak. No to w Rudzie Śląskiej ta partia na szczeblu lokalnym uznała, że ma inny pomysł na miasto niż obecna władza samorządowa. To czemu władza partyjna tego nie uszanowała? Uszanowaliśmy to dość długo. To przyglądaliśmy się to naprawdę długi okres czasu, jakie to niesie skutki i na koniec przynosi skutki złe. Konflikt z prezydent miasta jest czymś zły. Brak współpracy dla rozwoju miasta jest czymś złym. Jakby no, działanie, koalicja, jest zakaz na szczeblu lokalnym, żeby Platforma się układała z PiS w miastach? Nie ma zgody na koalicję z Prawem i Sprawiedliwością i to jest przyczyna w wielu miejscach do rozwiązywania struktur czy usuwania ludzi. Wie pan, że jeszcze ze 2 lata temu w Bytomiu Platforma jednoczyła się w PiS, z PiS przeciwko również bezpartyjnemu prezydentowi i wtedy władzom Platformy to nie przeszkadzało w Bytomiu. Myślę, że to dwa odrębnie różne przypadki i nie wolno tego łączyć. W Bytomiu przypominam sobie wiele rozmów tutaj właśnie, chociażby w tym studiu na temat Bytomia. Tam rządził no zły już, dzisiaj można powiedzieć, a wtedy dla Bytomia zły prezydent Bartyla, jakiś niezrozumiały układ. Przypominamy sobie szereg różnych afer, bądź niedociągnięć. Na moment przerywam, Wojciech Saługa, szef Platformy Obywatelskiej w województwie śląskim jest naszym gościem. Za sekundę dogrywka w sieci. Dziękuję bardzo, do usłyszenia, dziękuję, do zobaczenia. Do widzenia. Już teraz, na żywo, dogrywka w sieci. Tylko na radiopiekary.pl. Marcin Zasada, witam ponownie. Wojciech Saługa, poseł Koalicji Obywatelskiej, szef Platformy Obywatelskiej w województwie śląskim jest z nami. Raz jeszcze, po raz dzień drugi. Dobry. Witamy również Państwa. Panie przewodniczący, a propos Bytomia, rozumiem, był zły prezydent, ale przypomnę panu coś jeszcze, co pan też doskonale wie. Platforma dzisiaj współrządzi z PiS w Bytomiu i świat się od tego nie zawalił. Jeszcze raz, bo to pytanie padło w kontekście Rudy Śląskiej. Zupełnie dwa inne światy, dwa różne przypadki tam i dwie różne, i dwie różne postawy. Rudy Śląskiej, dobra prezydent Dziedzic, różne tak? Postawy. Do wyborów w Bytomiu szliśmy po to, by naprawiać Bytom. Bytom, który w tej jakby klasyfikacji samorządów spadł na ostatnie miejsce, gdzie najwięcej problemów się społecznych skumulowało, gdzie sytuacja Bytomia naprawdę była fatalna i było zagrożenie sięgnięcia po środki europejskie specjalnie przyznane na ratowanie Bytomia. Wygrał prezydent z Koalicji Obywatelskiej. Bardzo dobry prezydent, pan Mariusz
Wołosz, no i tam potrzebny był PAG, o tym wielokrotnie rozmawialiśmy, żeby w ogóle Bytom z czegokolwiek podnosić, żeby ten Bytom, a nie tak Bytom, bytomianie mieli szansę na to, żeby w miejscu, gdzie żyją, gdzie się urodzili, gdzie pracują, można było dalej żyć, żeby Bytom nie upadał. Układ w Radzie był taki, że znaczną część mandatów zdobył prezydent Bartyla i tam nie da się inaczej dzisiaj Bytom rządzić, jak zawierając jakieś kompromisy, jakieś porozumienia ku temu, żeby w ogóle móc rządzić, bo alternatywą dla Bytomia jest przestać w ogóle się Bytomie zajmować, robić wybory, rozwiązywać struktury, czyli rady miejskie i tak dalej. Gdyby w Ludzie Śląskiej wygrał prezydent popierany przez Platformę albo prezydent popierany przez PiS, to byłaby też wyjątkowa zgoda na to, żeby się dogadać i tworzyć koalicję? Myślę, że to bardzo nieuczciwe stawianie tej tezy i porównywanie Bytomia w ogóle z Rudą Śląską jest kompletnie nie na miejscu i nie wolno wręcz czegoś takiego czynić dla dobra mieszkańców. Wyobrażam sobie, że ci członkowie Platformy Obywatelskiej, którzy byli, którzy uczestniczyli w tym, jak dzisiaj mówimy, czy mówicie, konflikcie z obecną władzą, to być może też mieli duże wątpliwości co do kierunku, w jakim zmierza Ruda Śląska pod kierownictwem Grażyny Dziedzic. Prezydent Wołosz chociażby na wiecu Rafała Trzaskowskiego, mocno poparł Rafała Trzaskowskiego, jak mówić o jakiejś... No to co, hołd wystarczy jakiejś, już wtedy... O jakiejś współpracy, nie? Dajecie zielone światło, błogosławicie? Jeszcze raz mówię, nie wolno w ogóle tych rzeczy łączyć. Jeszcze raz wrócę do Bytomia. Bytom przed wyborami 2018, fatalna polityka w mieście, fatalny stan miasta i zagrożenie sięgnięcia po specjalne środki, które były dedykowane z europejskie dla Bytomia. I takie porozumienie w ogóle dla funkcjonowania Bytomia w tym akurat miejscu było konieczne i jest konieczne. Czyli są wyjątki, po prostu od tego zakazu nigdy spis nawet w... No, tak traktując, patrząc na Bytom, to w jakiejś mierze tak. Panie przewodniczący, to jeszcze jednego nie rozumiem. Wszystko to, co zadecydowało o porządkach w Rudzie Śląskiej teraz, to trwało, jak zresztą sam pan zauważył, ze 2 lata. To dlaczego dopiero teraz zaczęliście działać? No to, co pan powiedział, no, są autonomiczne struktury, dajemy ludziom szansę, dajemy partii strukturom, tu w tym przypadku strukturom powiatowym, czas na korekty, na jakieś refleksje, na być może oni, można tak założyć, że może ich racja wypłynie. No niestety ich racja nie wypłynęła, korekty nie było i stąd już sytuacja dojrzała do tego, żeby te struktury rozwiązać, zacząć wszystko od nowa, chociaż to nie od nowa, bo większość tych członków partii dalej w tej partii będzie. Chodzi o jakiś nowy pomysł, nowe przywództwo, poszerzenie się na pewne nowe środowiska. Dziś przynajmniej dostaję sygnały, że ile środowisk, którzy nie widzieli się w partii w Rudzie Śląskiej, nagle chcą wstąpić. No tak, ale pamięta pan sytuację z poparciem dla Grażyny Dziedzic, czy brakiem poparcia dla Grażyny Dziedzic ze strony Platformy, lokalnej Platformy w Rudzie w wyborach samorządowych. A patrząc bliżej, no to była Platforma w Rudzie Śląskiej, dołożyła się do braku zgody na absolutorium, do braku wotum zaufania dla obecnej tak. prezydent, więc no... Tolerowaliście jakieś działanie na szkodę miasta w świetle tego, co zrobiliście dzisiaj? No wie pan, to zawsze przychodzi refleksja po jakimś czasie, pewne procesy trwają, zachodzą, no i tak, można powiedzieć, patrzymy, przyglądamy się, analizujemy i w pewnym momencie wyciągamy wnioski i podejmujemy działania, no tak jest w życiu, nie działamy od razu. To jest złe takie reagowanie ad hoc. Trzeba się przyglądać, to potrzeba wiele rozmów, spostrzeżeń. No na pewno nieudzielenie absolutorium i brak głosowania za wotum dla pani prezydent w momencie, gdy kilka tygodni wcześniej pani prezydent angażowała się w kampanię Rafała Trzaskowskiego, jest niejasnym sygnałem dla społeczeństwa, dla wyborców i dla członków partii, tak? Z drugiej strony to poparcie pani prezydent Dziedzic dla Trzaskowskiego, to tak nie czarujmy się, no wiele efektów nie przyniosło Trzaskowskiemu w Rudzie Śląskiej. Nie wiemy, co by było, gdyby nie było tego poparcia, tak? To bardzo trudno tak stwierdzić. Z doświadczenia wiemy, że tam, gdzie mamy mocne struktury, dostajemy
często dobre wyniki, ale nie jest to zawsze taka jedna i taka, ta sama zasada, że tak powiem. No dobrze, nie ma Rudy Śląskiej na mapie Platformy, nie ma Platformy na mapie w Rudzie Śląskiej. Co dalej? Będą co? Nowe wybory, jak rozumiem. Tak, tak? No, statut przewiduje, reguluje takie sytuacje. Członkowie dotychczasowi mają kilka tygodni na to, żeby zdeklarować się, czy dalej chcą uczestniczyć w pracach Platformy Obywatelskiej, i trzeba zorganizować wybory od nowa i rozstrzygnąć proces wyborczy i prowadzić normalną politykę. Co będzie z Aleksandrą Skowronę, która do tej pory kierowała strukturami Platformy w Rudzie Śląskiej właśnie? No dzisiaj powiem, że nie wiem. Została zawieszona. Rozumiem, że chodzi panu. Została zawieszona. I to znaczy, że nie wiem, może wrócić do Platformy, jeżeli złoży frontalną samokrytykę, czy będziecie ją wyrzucać, czy wolelibyście, żeby sama odeszła i to jest taki sygnał? Na ten czas została zawieszona też po to, żeby właśnie w tym procesie gdzieś stała z boku, no bo trzeba sobie jasno powiedzieć, że ona kierowała partią przez ostatnie lata i ona jakby odpowiada za to, co w Rudzie Śląskiej wokół Platformy głównie się dzieje, więc lepiej, żeby stała z boku, gdy ten proces tworzenia nowych struktur na nowo jest prowadzony. Myślę, że tu wiele zależy od jej postawy, od tego, co powie pani Aleksandra Skowronek i co będzie chciała robić w tym życiu polityczno-publicznym i to na taki sygnał bym czekał. Oczywiście trzeba też rozważyć, czy jakby ilość złych rzeczy, które się wydarzyły w Rudzie Śląskiej, nie powinny jakby zadać, czy nie powinniśmy sobie zadać pytania, czy rolą Aleksandry Skowronek jest bycie w naszej partii. Czyli może zostać wyrzucona, to jest bardzo prawdopodobne. Nie przesądzam tego, to nie decyduje jakby wprost. Mamy sądy koleżeńskie, to są osobne struktury wewnątrz partii, które takie rzeczy rozstrzygają, nie rozstrzygają tego władze. Panie przewodniczący, czy kolejnym krokiem w Rudzie Śląskiej będą rozmowy koalicyjne z prezydent Dziedzic? Pierwszym krokiem będzie zbudowanie silnej platformy. Jak już zbudujecie silną platformę? I jakby zadaniem jest, inaczej, powinno być zadaniem, zbudowanie zaplecza politycznego w Radzie Miasta. Zobaczymy, jak nam ten proces wyjdzie i czy będziemy partnerem dla pani prezydent Dziedzic. A może tak długo tolerowaliście ten konflikt, bo tak negocjowaliście tę koalicję przez jakiś czas, tak stawialiście warunki po prostu? Oczywiście, żeby były koalicje, że to dwie strony muszą chcieć naraz i na pewno to jest odnowiona platforma, panie przewodniczący. Odnowiona platforma, zmieniona platforma, platforma z inną retoryką powinna dać ofertę dla pani prezydent Dziedzic co do współpracy w Radzie, no, Radzie Miasta. Wiemy, jakieś tam atuty macie w samorządzie ludzkim, no też dostalibyście parę stanowisk wiceprezydenta, to nie są tanie rzeczy. Pan oczywiście traktuje i trywializuje pewne rzeczy. Do polityki idzie się po to, żeby zmieniać świat, żeby pracować, służyć ludziom. Po to to generalnie jest. Oczywiście, żeby móc te rzeczy wykonywać, trzeba piastować pewne stanowiska. Jeść coś musi. Trzeba piastować pewne stanowiska, które mają moc sprawczą, tak? Czyli ta koalicja... Po to wybieramy prezydenta miasta, nie po to, żeby on miał pracę i zarabiał, tylko po to, żeby takiej koalicji potrzebują, żeby z jedna strona, żeby zapewnić sobie jakąś stabilność rządzenia, druga, żeby mieć na to wpływ, tak to nazwijmy. Więc rozumiem, że jest to prawdopodobny scenariusz nie, na przyszłość. Ale muszę się sprzeciwić temu, co pan mówi. No, koalicje nie sprowadzają się tylko do podziału stanowisk. Chyba, że w obozie rządzącym, bo to tak widać dzisiaj, tak? W Prawie i Sprawiedliwości, u góry, ostatnie kilka tygodni chodzi tylko o stanowisko. Wpływ. No to stanowiskami właśnie w ten sposób, nominacjami. Żeby realizować politykę, swoje pomysły, swoje programy, trzeba mieć na coś wpływ. Absolutnie tak. Teraz na samą górę się udajmy. Nowy przewodniczący klubu. To panu się podoba?
Cezary Tomczyk, tak? Cezary Tomczyk. O nim mówimy. Tak, głosowałem na pana Cezarego. Namawiałem też kolegów do tego, żeby tak się wydarzyło. Co ta zmiana zmieni? Będziecie, rozumiem, wiedzieli, jak głosować. Nie, zobaczymy, co zmieni po kilku tygodniach, tak? Bo dzisiaj duża przestrzeń do zaufania, nowego zaufania, do nowego otwarcia, prowadzenia. No, to skorygowany sposób spraw, bo trudno powiedzieć, że coś się, że jakaś katastrofa była. Borys Budka od samego początku zapowiadał, że będzie chciał rozdzielić te funkcje. No nie, no, panie przewodniczący, tam znowu, sorry, że znowu żuminam, no. Ale podwyżki, które przegłosowaliście, a potem się wycofaliście, to była katastrofa. No i to był jakby przyczynek do tego, żeby wrócić do tego, co Borys Budka zapowiadał w marcu, że te funkcje rozdzieli i doprowadziliśmy do tego procesu w sposób, jakby to powiedzieć, demokratyczny, czy taki, że nie pozabijaliśmy się, bo wiadomo, że jak są wybory, to można sobie skakać do gardeł. Bardzo kulturalny, taki elegancki, ale przede wszystkim taki demokratyczny sposób dokonaliśmy tego wyboru. Czy mamy teraz w klubie parlamentarnym, ale myślę, cała partia kciuki za nowe działania pana Tomczyka, na jakieś nowe spojrzenie na, a tak bardziej na energię, którą on włoży w tą pracę, ponieważ dla Borysa Budki najtrudniejszą sprawą było to, że dużo czasu kosztuje zarządzanie partią i dużo czasu kosztuje zarządzanie klubem. Podzielił się tym czasem z panem Tomczykiem, no i po tygodniach ocenimy, czy to było dobre rozwiązanie. Przy okazji Platforma powołała sekretariat samorządowy. Co to takiego? Od dłuższego czasu, bo to nie pierwsza taka próba. W poprzedniej kadencji też takie działania podjęliśmy. Samorządowcy to taka poważna noga w naszej partii. Znaczna część Platformy wywodzi się z samorządu, bądź jest w samorządach. Jesteśmy obecni w samorządach. To oczywiście jakby inny kawałek państwa, inny poziom państwa, inne problemy. Próbujemy samorządowców czy organizować w ramach Platformy do tego, żeby trwała wymiana myśli, wymiana poglądów, czy kreowanie wspólnych pomysłów, czy i czemu ma służyć sekretariat samorządowy? No z tego poziomu tak, jakieś zorganizowanie samorządowców w ramach Platformy, żeby stworzyć im platformę wymiany myśli wspólnego działania. Panie przewodniczący, ale policzmy tak, co u was pączkuje ostatnio. Nowa Solidarność Trzaskowskiego, sekretariat samorządowy, ten, o którym mówimy, i jeszcze niedawno powołane Stowarzyszenie Samorządy dla Polski, o ile tak pamiętam. Wszystkie trzy twory mają zajmować się generalnie podobnymi rzeczami, ale problem w tym, że herbata od mieszania się chyba słodka nie robi. Wszystkie trzy rzeczy, o których pan mówi, to są zupełnie inne sprawy. Wrócę do sekretariatu samorządowego. Zupełnie podobne również. Sekretariat samorządowy w poprzedniej kadencji funkcjonował w Platformie Obywatelskiej. Sam byłem członkiem tego sekretariatu jako marszałek województwa. Organizowaliśmy się na szczeblu okręgów wyborczych wtedy do sejmiku. Każdy okręg wyborczy miał jakiegoś takiego samorządowca, który współpracował z następnymi samorządowcami. I to była jakby taka struktura wewnątrzpartyjna przygotowana do startu w wyborach samorządowych. Później po wyborach ta działalność została zaprzestana i wracamy do tego. Więc to nie jest jakiś twór i on w ogóle nie wychodzi poza Platformę. Sekretariat samorządowy organizowany w Platformie jest, to są członkowie partii Platformy. Dobrze, panie przewodniczący, Rafał Trzaskowski taką refleksją podzielił się również przy tej okazji. Koniec opozycji totalnej, nie wiem, który raz to słyszę. Gdybyśmy tak za każdym razem zastosowali złotówkę, to byśmy może jeździli dzisiaj dobrym jakimś włoskim sportowym kiedyś samochodem. Kiedyś skończyć trzeba. Tak jest, musimy mieć konkretne propozycje. No i a propos konkretnych propozycji, czy Platforma wycofała się, czy będzie nadal prowadzić wniosek o wotum nieufności dla Zbigniewa Ziobry? Zbierane było podpisy jeszcze na ostatnim posiedzeniu klubu, w tym właśnie klubie wyborczym. Wiem, że podpisy są. Liczę na to, że zostanie ten wniosek złożony na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Czyli tuż po albo tuż przed inauguracją nowego rządu. Aczkolwiek
Zbierze się jeszcze pewnie zarząd partii, zbierze się klub parlamentarny, pewnie będzie taka dyskusja. Dzisiaj nie widzę jakichś nowych przesłanek ku temu, żeby się z tego wniosku wycofywać. No, nowa przesłanka podstawowa i taka wręcz fundamentalna to taka, że właśnie się zjednoczyła na nowo zjednoczona prawica, którą chcieliście niejako rozbić takim wnioskiem. Wniosek był stawiany przeciw ministrowi Ziobrze, czy podjęte zbieranie podpisów, dlatego że to jest bardzo zły minister i to było zbierane za to, co robi, a nie jako taktyka na wybory, znaczy na wybory, te gierki koalicyjne wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. Ktoś to tak odczytał i taki zarzut nam był stawiany nawet, że pomagamy tej koalicji. Absolutnie nie. Wiedzieliśmy od samego początku i wszyscy, co się zajmują polityką, wiedzieli, że oni się dogadają, że to tylko jest teatr. Natomiast to, co wyprawia minister Ziobro w prokuraturze, jak ją upolitycznia, jak steruje ręcznie prokuratorami, jak prowadzone są śledztwa, jak stawiane są zarzuty jego oponentom osobistym czy politycznym oponentom, no dyskredytuje go jako ministra sprawiedliwości. Panie argumenty, tylko czy naprawdę warto tracić czas i energię na coś, co nie ma, co ma takie szanse powodzenia, jak wie pan, wygranie przez Legię Warszawy Ligi Mistrzów. No. Wy też lubicie Bach, Bach, Karabach? No niestety to 0-3 wczoraj było fatalne. Natomiast... Polska, ten Karabach to mistrz czego? Pan mi powie w ogóle, bo ja nie wiem, jaka to liga w ogóle. Nie chcę się w ogóle o tym mówić, aczkolwiek sukces Lecha cieszy, tak? A tak, to wyjątkowo. Natomiast Legia ma wyjątkowego pecha do przegrywania, jakby to powiedzieć, z klubami. No nie chcę nikogo obrażać, ale... Jeszcze zostały, tak, właśnie tam jeszcze parę jest takich orientalne. No dobra, ale to wy też jesteście takimi masochistami, jak kibice Legii Warszawa? Jakby idąc pana retoryką, no to w ogóle nic nie warto robić, ponieważ PiS ma większość w Sejmie i przegłosowuje wszystkie ustawy i robi to skutecznie od dłuższego czasu. Nie oszukujmy, nie czarujmy się też, że coś robicie takiego co przełomowego, co przebijając się przez ten opór i większość parlamentarną. No nie wychodzi, ale wie pan, no, trzeba się starać, trzeba pracować, trzeba, było blisko w wyborach prezydenckich, widać, że praca ma sens, tak, że opór ma sens, że sprzeciwianie się, głośne sprzeciwianie, głośne wyrażanie opinii, nawet jak jesteśmy przegłosowywani, ma to sens. No, jak nie będziemy nic robić, nic mówić i założyć, tak jak pan mówi, a i tak przegramy, to nawet szkoda wyjść na trybunę sejmową, to daleko nie zajdziemy. My musimy pokazywać zło, które się dzieje, błędy, które się dzieją, musimy punktować rząd, PiS przede wszystkim za to, co robi. I dzisiaj, gdybyście się zorganizowali w czasie, w którym politycy PiS po prostu warczeli, szczekali i skakali sobie do gardeł, przepraszam, Zjednoczonej Prawicy, to kto wie, co by się działo na sali sejmowej. Może w tym chaosie udałoby się nawet to wotum przegłosować. A dzisiaj, no to wie pan, no tam są... jakieś diamentowe gody, no. No może diamentowe to jeszcze nie, ale... Ustawy blisko. Procedowane są w Sejmie, różne rzeczy procedowane są w Sejmie, zajmujemy stanowisko w danych tematach, nieraz bardzo ostre, nieraz są ustawy, które uważamy, że powinny przechodzić, natomiast tam, gdzie wiemy, że i tak wiemy dzisiaj, tak, że jeżeli PiS ma większość i potwierdzi to w głosowaniu w parlamencie, no to nas przegłosowuje, ale to nie zwalnia nas z tego, żeby nie mówić o rzeczach złych. I no możecie mówić, funkcjonowania tylko ministra Ziobro jest złe. Po to, żeby chociażby przez kilkadziesiąt minut móc wyrażać opinię, czy pokazywać rzeczy, które według nas minister Ziobro robi źle. A wie pan, jaki potem sygnał idzie do narodu w TVP, jaki pan zobaczy? Minister Ziobro nie został odwołany, nie został udzielone wotum nieufności. Znaczy, że jest dobrym ministrem. W TVP nie taki przekaz idzie. No widzi pan, no ale to wy... W TVP jest przekaz, że wszystko jest świetnie, wspaniale, a w ogóle Polacy nie chorują i sobie świetnie radzimy z COVID-em. Ja Platforma się w to wpisuje. A sytuacja jest zupełnie inna. Panie przewodniczący, na koniec jeszcze bym zapomniał, ale u pana w Jaworznie to jakaś fabryka samochodów elektrycznych się szykuje. No, czekamy na tą decyzję. To jest jedna wciąż z lokalizacji, ponieważ ostateczna decyzja... No to już praktycznie przesądzone, że Jaworzno. No coś musiałoby się wydarzyć, no, jakieś polityczne tąpnięcie.
Żeby to nie było jawożną. Powiem tak, ciekawy i bardzo ryzykowny projekt. Ciekawy, ponieważ no, w ogóle budowa samochodów w Polsce to jest coś, o czym marzymy od dziesięcioleci. Od dziesięcioleci. Produkowaliśmy samochody, fakt, że na licencji, ale jak jakaś myśl techniczna czy inżynieryjna w Polsce była. Nie były to oczywiście samochody na miarę tego, co wtedy robiła zachodnia konkurencja. Ale czy dzisiaj to jest coś, czego nam najbardziej potrzeba? Nie wiem, bo to dość nowatorski, innowacyjny. U pana w Jaworznie to będą podatki, projekt. Miejsca pracy, nie, pan, splendor, ja nie prestiż, mówię, chwała. Nie, co do Jaworzna, to super, nie? To w ogóle nie ma, czyli nie ma, po, nie jak ma się jest w opozycji, to raczej się kibicuje, niż nie, trzyma no, kciuki, żeby szlak trafił. Wie pan, no jesteśmy po to, żeby służyć mieszkańcom i w opozycji, i w koalicji, tak? Gdzie się nie jest, to się pracuje dla ludzi. Więc rzecz, która powstaje w Jaworznie, czy robi to prezydent Silber, czy robi to PiS, to jest generalnie rzecz dobra, jeżeli ona jest sama w sobie dobra. No rozumiem, budowa fabryki jest czymś cennym, dobrym i rodzi wielkie nadzieje. Wojciech Saługa, poseł Koalicji Obywatelskiej, szef Platformy Obywatelskiej w województwie śląskim, był dziś z nami o poranku. Dziękuję bardzo. Miłego dnia, dziękuję. A nawet weekendu. Do zobaczenia, do usłyszenia. Do weekendu jeszcze parę godzin. Dziękuję bardzo.